Posłuchaj mnie, nie przerywaj mnie. Masz zasady teraz, tak? Przepraszam. Masz zasady teraz. Oczywiście, wybaczam ci. Dziękuję. Więc posłuchaj mnie, jeżeli ty masz teraz zasady, słuchasz mnie, to mnie nie przerywasz, więc posłuchaj mnie do końca. Więc jeżeli ja miałbym ci dać walkę, ja bym ci nigdy nie uderzył. Przepraszam, kurwa, już nie dam rady ciebie słuchać. Kurwa, co ty pi***a? Gdzie ty masz zasady? Pod tym nosem, kurwa, o jakich zasadach i charakterze. Przepraszam, ale nie da się więcej ciebie słuchać. Kurwa, ty mi dasz walkę. Ale posłuchaj, ciebie... Ty nie musisz mnie słuchać. Słuchają mnie ludzie też, tak? Nie tylko ty tu jesteś, ty nie jesteś najważniejszy. Nie jesteś pępkiem świata, wiesz co chodzi. Chodzi o to, że ja ci mogę dać na zasadach tylko i wyłącznie takich, bo ludzie by chcieli, żeby ktoś się zweryfikował. Ja ci mogę dać walkę tylko i wyłącznie taką, że ja mógłbym cię tylko liściować, tylko za fakty ręki mógłbym cię bić. I nie dlatego, posłuchaj mnie, nie przykrywaj mi. Nie dlatego, że ja chcę cię uderzyć, nie dlatego, że ja chcę cię pobić, tylko każdy marzy o tym, żeby ktoś się zweryfikował. Myślę, że jestem idealną osobą do tego, żeby ci zajebać liścia w pysk takiego, żeś najlepiej leżał cały dzień, osikał się, stał przyjąć osobie i pomyślał sobie, że wcale nie jesteś żadnym zawodnikiem, nie jesteś żadnym, kurwa, influencerem, nie jesteś żadnym, jesteś po prostu nikim i zaczął się wszystko od początku, zaczął być, kurwa, szanować ludzi. Wpierdol ci się po prostu należy po to, żebyś zmienił, kurwa, swoje nastawienie do życia, bo ty w ogóle nie zwądrzałeś. Nawet po twoim tępym wyrazie, po twoim głupim ryju widać, że tyle jesteś tępy. Czekaj, kurwa, ty powiedziałeś, że jestem tępy? Fuj. Chłopczyku, na garażowie jest kopa kabana. Możemy pójść, zweryfikować się, jeżeli dostaniesz wpierdol, dam ci remarz na gali, żebyś zrobił pieniążki, przeznaczysz, kurwa, logopedę, możesz zrobić sobie operację twarzy. Psycholog jak mówił Denis, kurwa, jak mi nie pomoże, to tobie, kurwa, tym bardziej nie pomoże. Potrzebuję psychologa. Zamknięcie, kurwa, narze, bo widzę, że od mefedronu się styki przepaliły, kurwa. Nigdy nie próbowałem żadnego narkotyku, jakbyś nie wiedział, nie? Nigdy, ani razu. Co? Nigdy nie próbowałem żadnego narkotyku, ani razu. Da się być takim spierdolonym na trzeźwo? Oczywiście, oczywiście. I w ogóle, jak już jest twój temat, nie? No, słucham cię. Obiecuję federację, że to nie będzie, jakby to... Mam pytanie, czy to jakby, bo dostałem takie nagranie, nie puszczę jakby tego nagrania. Tak, ja wiem, jakie nagranie mówisz. Na swój horror. Nie wiem, czy to jest prawdziwe, czy nie nagranie, pokażę do kamery. Obiecuję federacji, jak coś to mnie wypierdolicie, czy coś, jeżeli to będzie to, co mówiłem, że chcę pokazać, to będzie, nie będzie nic widać, tylko twarz twoją. Czy to jest, jak możecie przybliżyć, prawdziwe, jakby nagranie jest 2 sekundy, czy to jest prawdziwe, czy nie? Bo to jesteś jakby ty i dostałem jakby całe nagranie, czy się masturbowałeś jakby na kamerce z kimś. No tak, ale... I tutaj widzę, patrz. Okay, ale powiedz... Ale najgorsze jest to, że to jest jakiś chłop. Nie. No tak, na tej kamerce, bo okay, patrzcie. Okay, to jest jakiś chłop na dole. I ty jeszcze naplułeś sobie na penisa. No tak. Na tej kamerce. No dobra, ale powiedz mi... Że to jest prawdziwe, chcę tylko wiedzieć, że tak, to jest prawdziwe, oczywiście, tak? Oczywiście, tak. I jak chcesz, to może nawet sobie wziąć centymetr i porównać, jakbyś nie wiedział. Jakbyś nie chciał. Powiem ci więcej, ja nie zrobię nic złego. Ktoś mi zrobił w chuja, za przeproszeniem, bo ja siedzę w swoim lokalu w Wigilię, wypiję sobie 2 tygodnie. Nie? W pierwszy dzień świąt nie będzie. Czyli chwalisz się, że waliłeś konia w pierwszy dzień świąt, kurwa, na kamerce? Co to za rolnica kiedy, kurwa? To jest jakieś święto? Okay, walisz konia w Wigilię, nie wiem, uczcisz tak Wigilię, kurwa, z rodziną? Dobra. Się masturbujesz w pokoju drugim, czy co? Pierwsze się nie żalę, żeby nie było, ale ja nie mam rodziny. Spędziłem te święta sam. Byłem sobie w swoim lokalu, wypiłem sobie 3 drinki, a nie piję nigdy alkoholu. Oczywiście ci się nie tłumaczę. Napisałem jakieś rzeczy, napisałem i chciała piec za to, żeby tego nie publikowała. Publikowała to, ja się oczywiście tego nie wstydzę. Uważam to nawet za atut tak naprawdę, bo napisał do niej dużo, mega dużo ludzi, były opinie pozytywne, negatywne. Nie mam totalnie nic na sumieniu, nie zrobię nic złego, nie wiem, nie wysłałem żadnej małej dziewczynce, nie wiem, nie zgwałciłem nikogo. Szacun dla ciebie. Mówisz? Czyli czekaj, doprecyzujmy to, bo ja wiem, że mnóstwo osób też o to pyta. To jest tak, że ta laska, tak pani, coś ci wysyłała i to było fajnie odpisałeś. Nie, to było ogólnie tak, że no piszę, nie jestem nie wiadomo kim, ale piszę do mnie jakieś tam kobiety, tak? I ogólnie wypiję sobie te 2 drinki. Przyjaciel, mój przyjaciel Helki powiedział do mnie, dawaj, wypij sobie, bo ty nigdy nie pijesz, tak dalej, są święta, siedzisz sam, dawaj, wypij sobie. Ja siedziałem w swoim lokalu wtedy, Shisha Bar w Stargardzie. No i wypiłem sobie te 2 drinki, 3. No i wypełniałem jakiś tam folder spam. No i odpisałem jednej dziewczynie, jakiejś tam drugiej. No i jedna zaczęła mi wysyłać filmiki, jedna gdzieś tam zaczęła się do mnie odzywać. Zaczęła do mnie dzwonić, wyzwaniać. I mi zaczęła się pokazywać cały czas, więc ja jej też pokazałem. Nagle ekran zniknął i trzeba pisać za to, że ona tego komuś nie pokaże. Zablokowałem ją i później to latało po całej Polsce. Dziś nie masz czego wstydzić. Nawet uważam to za atut dlatego, że ja dzięki temu jestem totalnie odblokowany, ponieważ nie mam się już czego wstydzić. Moim zdaniem to co było wtedy najgorszego, to nic już gorszego tak naprawdę nie mogłem spotkać. Jestem tak osobą, tak jak mówiłem wcześniej, z zasadami nie robię takich rzeczy, a ty oczywiście tego nigdy nie zrozumiesz, ale ja jestem osobą z zasadami nie robię takich rzeczy, więc czułem się z tym niesamowicie źle, przepracowałem to wszystko w sobie, dostałem za to powiedzmy karę, ale dzięki temu powiedzmy jestem odblokowany, bo nie wstydzę się teraz powiedzmy prawie, że niczego. Myślę, że gdyby nie ten filmik, nie siedziałbym z tobą i bym ci teraz nie cisnął, a inteligentnie się postuje. I rozumiem, że jeżeli ktoś chce siedzieć ze mną i się cisnąć, to musi mieć zasady i w Wigilię pokazać chuja, tak? Nie, jakby nie, do tego dochodzimy. Myślę, że nikt poza kamerami by się z tobą nie cisnął, tylko byś wyszedł na listę, został być zweryfikowany. Ja myślę... Mogę zweryfikować za chwilę tutaj, na środku, jak chcesz. No to dawaj. Chodź. No to chodź. Wyjdziemy tutaj i ci połamie, kurwa. Chcesz wejść do face to face'a? Mogę być. No to zapraszamy do face to face, tylko przypominam,
dla osób, które nie wiedzą, że Gracjan jednym strzałem zazwyczaj łamie swoich przeciwników. Masz zasady? Więc jest uderzenie. Bierzesz mnie? Na środek, panowie, na środek. Poproszę, cofnijmy się kilka kroków. Cofnijmy się jeszcze trzy kroki, tak żeby kamera mogła wszystko uchwycić. Zapraszamy Nathan. Chcesz na ulicy czy w klatce? Tutaj. Walkę. No dawaj tutaj. Tutaj? No dawaj odyspiesz. Na betonie. Nie będę się nadywanił. No to dawaj tutaj pierwszy. Jak Eryk wykładzina. Dobra, dawaj utyszpiesz, no dawaj, no dawaj. Oni pochmę, że wszystko komedia. Nie chcieli pójść. I Haniowski powie start i się lejemy, kurwa. Przecież cię zabił, kurwa. Nie zaczekaj ci. Start. Zabił. Do krwi, a potem wchodzi, kurwa, za męska. Co i znowu byś klepałby strzał, nie? Klepałbym, nie klepałbym. Klepałbyś to byś, kurwa, głową o ziemię. Twoją głową bym klepał ja o ziemię. Twoją głową. Nie, nie śmierdzielku. W ogóle fajny masz spodnie, damski, nie było męski? To jest, kurwa, Playboy. Wiesz, to był Playboy? No dochał więcej, kurwa, niż ty. No, ale ty podobno lubisz się hardyniaki, teraz za snowcem, więc jak podobno, kurwa, ty nie kochasz, tak? Co? Ja wiem, że ty, kurwa, lubisz tak z chłopakami, ale no, Playboy ruchał kobiety. Wiesz, że twoje słowa do mnie nie trafiają dlatego, że ty jesteś pizdą sobą. Dla ciebie, ja jestem, tak jak mówiłem wcześniej, jestem sportowcem. A ty dlaczego pizdą? Walczysz na gali free fightowej, jeżeli jesteś sportowcem? A z kim ja walczę, z kim ty walczysz? Ze mną chciałeś walczyć, kurwa, jesteś takim sportowcem. Ale ja z tobą nie chcę walczyć, bo bym ci krzywdę zrobił, mówię. Chcesz mi zaproponować walkę, kurwa. Nie, zaproponowałem ci walkę, w której ja mógł używać tylko liści, po to, żeby cię wyprostować. Bo to by liście należy za to pierdolić w ogóle. A podpiszesz kontrakt, tak, no. Jeżeli będzie z w klatkę, że cię zabiję, to nie odpowiem za to? To jest pytanie, że jeżeli cię, kurwa, zabiję, no. To nie odpowiem za to prawnie? Oczywiście. Spoko, to możemy zrobić tą walkę. Oczywiście, okej, okay. Ja mogę nawet podpisać kontrakt, że mi zwiąże jedną rękę, a drugą tylko liście bił. Ale w chuju to mam, kurwa, takie coś. Ja cię mogę pamać full MMA. No to daj, możemy nawet to poradzić. Na jednej gali, kurwa, razem z nią. Ciągnij się tam, dziwko. Ciągnąć tam możesz, kurwa, w szachcie swojemu przyjacielowi, wiesz? Ty już ciągnąłeś wiele razy Amadeuszowi. Tak? Już nie patrzę. Najbliżej już podejdziemy, co? Najbliżej. Spoko. Najbliżej. Ale dla buziaka, czy po prostu, żeby się popatrzeć w oczy? To masz gumę być czaskowe, chyba, co? Ale to tobie jebie z ryja. Chcesz jedną? To mam te same nawet. No dalej. No dobra. No dalej, czaskowe masz? Zobaczysz, jakie. No dalej. Ej, chłop ci jedzie od wszystkiego, ty mu chyba nawet nie wykurwisz, kurwa, chłopie. Zero honoru, kurwa, i tak. Zapomnij, nie uderzyć. Wstyd, kurwa, i chuj. I co? Stać naprzeciwko takiej dziwki, mu nie wykurwić, nie? Zaraz my możemy zrobić, kurwa.